transmisji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Końcówka rundy bardzo ładna i pełna
takich soczystych czasów. Myślę, że to jest tak trochę zbliżone do walki zawodowej, gdzie zawodnicy chcą zaakcentować swoją wyższość, przyciskają na początku i na końcu rundy. Natomiast w środku rundy... Proszę Państwa, i jeszcze raz to dla wszystkich, którzy nie wiedzą, że jesteśmy wysokośnie, a jesteśmy tutaj dzięki panu wiceburmistrzowi, panu Mariuszowi Piękowi, który dziś jest naszym gospodarzem i dzięki inicjatywie władz miasta wyszedł będzie gościł na zobiecyłem młodzieżową wioskimu jeszcze co najmniej 9 lat. Druga runda, też zawodnicy ochoczo ze swoich naruszników ruszyli ze środka ringu. Obydwaj zaczęli od low kicku. Ładne wysokie kopnięcie, doszło celu. To też już ma tak przeszedł na brzuchu na tarczy wyższowej. Ładna, ładna seria Emila. Tutaj też z narożnika słyszymy trenera Piotra Paśnika, który podpowiada Piotrowi Krakowskiemu, żeby podkręcił tempo, żeby nie stał, bo wtedy ułatwia Emilowi te ataki. W tej sali jest bardzo ciepło. To jest właściwie dobre instytucje. Mamy środek tej wakacji. Jak to było w polskiej komedii? Dalej. Dawaj! Trenerzy zachęcają, ale chociaż on już gotuje się. Ja myślę, że to będzie tak, jak to było w pierwszej rundzie. Oni początek rundy akcentują i koniec, natomiast środek rundy starają się nie za bardzo zmęczyć. Może nie mają siły. Charakterystyczny dla K1. To nie są zawodowcy, to są młodzi zawodnicy, początkujący, często dla większości z nich jest to pierwsza walka, dla niektórych druga, trzecia. Rodem z Sandy, bo trzeba Państwu powiedzieć, że Piotr Zachowski wywodzi się z znanych sportów barów, jak Sanda. Tam są dozwolone chwyty i obalenia. Podoba mi się to. Tak, ta walka jest dynamiczna. Zarasynowana. O, tutaj mogę się zakończyć. Kautem, żeby ten kształt był troszeczkę mocniejszy. Tak, tak, jest się poprawy z kolana. No, przycisnął teraz, przycisnął Piotr. Kopała. Uratował go. No, Piotr. Chyba druga taka emocjonująca walka dzisiaj. Tak, myślę, że po tej walce jaką zgłosili Arman, przepraszam, Malinowski i Szafran, to tam wydaje się na drugiej pozycji. Ale to ma się, 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 ale to ma
Proszę Państwa, za nami. Zawodnicy są gotowi. Sędzia daje znać, że zaczynamy ostatnią trzecią rundę. Znów od ataku Piotra Rakowskiego. Tak jakby chciał kontynuować po prostu pod koniec drugiej rundy. Widać, że Piotr teraz poczuł się troszeczkę bardziej pewny siebie po tej końcówce tej drugiej rundy. Ale Emil pozostaje zmuszony. Mocny, bardzo mocny ten Piotr. Ja się przerwam, ja? Podziękowali sobie, nie są wrogami, są przyjaciółmi, kolegami. Walka jest tylko w ringu. Ja nie podjąłbym w tej chwili ocenienia tej walki. Walka dosyć trudna na może z niewielkim wskazaniem na zawodnika reprezentującego UKS Sanda. No, zaraz przekonamy się, czy sędziowie podzielają moje zdanie, czy też wymieniłem się zwycięzcą, zostanie zawodnik z Radomia. Sędzia ringowy zbiera karty. Proszę Państwa, jednogłośną decyzję sędziów. Zwycięstwo Piotra Rakowskiego na punkty. Ja mam napisane, że to jest A teraz proszę Marka Rakowskiego i Maciej Rakowskiego.
transmisji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.